Wspólnie chcemy powiedzieć, że sadzenie uważamy za otwarte. Z małym przesterem, ale zaczęli. Akcję Sadzimy, zainaugurowaną przez parę prezydencką, mającą na celu propagowanie sadzenia lasu. Ta akcja przede wszystkim ma pokazać nam, jak ważną rolę w Polsce, jak ważną rolę w polskiej przyrodzie pełnią lasy i odnawianie tych lasów. W tym roku finał imprezy odbył się w Lesie Wolborskim, w Nadleśnictwie Piotrków. Chociaż ma ona zasięg ogólnokrajowy i tak naprawdę zaczęła się już dzień wcześniej, kiedy to w całej Polsce leśnicy rozdali blisko 200 000 drzewek. Nikt, kto przyszedł po sadzonkę, nie odszedł z pustymi rękami. Proszę bardzo. Dziękuję. Tu w Piotrkowie poważne sadzenie rozpoczęło się jeszcze przed przyjazdem pary prezydenckiej. Uczestnicy mieli do posadzenia 20 000 sadzonek na powierzchni ponad 3 hektarów. Dla niektórych było to zupełnie nowe doświadczenie. Sadziłeś już kiedyś wcześniej las? Nie, nigdy w życiu nie sadziłem, ale to jest fajne naprawdę doświadczenie. Przede wszystkim można pomóc naturze, no i ogółem jest spoko. Pewnie, że spoko, ale najpierw każdy musiał przejść krótki instruktaż, który cywilom udzielali leśnicy. I mocno to przy sadzonce depczemy. Pojętni? Bardzo pojętni, tak. Tutaj to jest młoda jednak krew, młoda szkoła, także bardzo chętni. Zresztą to jest Liga Ochrony Przyrody, także tutaj już pani wcześniej też jakieś instruktaże były. Widać, że wprawa jest, doświadczenie, także bardzo fajnie dzieciaki dają radę. Denerwowały się za to dziewczyny z harcerstwa. Jak się czujecie przed tym sadzeniem? To jakieś będzie wyzwanie dla was? No na pewno, ponieważ my zostaliśmy wyznaczeni do sadzenia pod całą sceną, gdzie będzie sam pan prezydent, więc no na pewno są jakieś emocje. Trochę stres. Jest stres, tak? Tak. Mhm. No a co będziecie dzisiaj sadzić, wiecie? Chyba dęby. Jak widać, chyba nie było tak źle. Oprócz dębów posadzono również sosnę, buki i jako gatunek biocenotyczny jarząb pospolity. Bardzo serdecznie chcielibyśmy podziękować Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która już 3 lata temu podjęła naszą inicjatywę i od samego początku współorganizuje z nami akcję Sadzimy. Akcję, która ma na celu uświadomienie, że las jest wspólnym dobrem, i o to dobro trzeba wspólnie dbać, a nie tylko korzystać i brać, bo czasem trzeba się trochę ubrudzić. Bo tych zysków z tego, że sadzimy las, że on jest, że będzie, jest naprawdę bardzo wiele, poczynając właśnie od możliwości wypoczynku, poprzez sprzyjanie ochronie klimatu, aż wreszcie ku temu, że to także jest w przyszłości tworzywo przemysłowe, to także oznacza budowanie bogactwa naszego kraju, naszego wspólnego. Za uczestnictwo w akcji i wspomaganie lasów podziękował dyrektor generalny Lasów Państwowych Józef Kubica. Wielka feta, wielkie święto, kiedy możemy tutaj przede wszystkim podziękować panu prezydentowi, jego małżonce za wspaniałą akcję, bo nie jesteśmy kochani sami. Tak naprawdę akcję Sadzimy leśnicy prowadzą każdego roku od blisko 100 lat. Dbają o to, by lasów w Polsce nie ubywało, a wręcz przeciwnie, było ich coraz więcej. Każdego roku w Polsce sadzi się blisko 500 milionów drzew.